Witamy Państwa na konferencji prasowej po meczu piłki nożnej Radomsko kontra MKS Kutno. I może poproszę o kilka zdań naszego gościa, pana trenera z Radomska. Proszę bardzo. Dziękuję. Niestety przegraliśmy dzisiejszy mecz. Mecz się układał dokładnie pod naszą dyktando do tej feralnej sytuacji, gdzie gospodarze zremisowali stan meczu na 2-2. Do tej pory muszę wam powiedzieć, że mecz się układał tak, jak chcieliśmy. To znaczy, chcieliśmy zagrać wysoko, strzelić bramkę w pierwszej połowie. Tutaj jednak rzut karny. Mój zawodnik powiedział, że nie było ręki, wierzę mu w to. Ale jednak był rzut karny, 1-0. Chcieliśmy na 1-1. Później zagraliśmy dokładnie tak, jak chcieliśmy. Cofnęliśmy się, zagraliśmy mocną defensywą. Czekaliśmy na kontrataki. Jeden z kontrataków wyprowadziliśmy 2-1. Czyli dalej było wszystko pod naszą kontrolą. No aż niestety do tej sytuacji 2-2. My taki bramek nie traciliśmy bardzo dawno, więc jesteśmy mocno wkurzeni na siebie wszyscy, na okoliczności w szatni jesteśmy wkurzeni, bo taki bramek nie traciliśmy do tej pory. Przegraliśmy wygrany mecz tak naprawdę. Pierwszy raz się zdarza taka sytuacja. Jesteśmy w sumie na strefie spadkowej, już nam ta liga odjechała, ale chcemy grać ofensywny futbol lub defensywny futbol z konkretnymi zadaniami w ofensywie. I tak dzisiaj graliśmy. No niestety straciliśmy bramki, do tej pory takich nie traciliśmy, więc musimy wyciągnąć z tego wnioski i myślę, że tu dla Kutna będzie dobra sprawa, bo urwiemy jeszcze wiele punktów w tym sezonie. Dziękuję bardzo i poprosimy trenera MKS-u. Jestem zadowolony z pierwszego zwycięstwa u siebie. Szczerze powiem, że bardzo chcieliśmy wygrać mecz u siebie, bo do tej pory no niestety nie mieliśmy jeszcze takiej okazji. Dlatego zarówno ja i chłopcy, tak jak mówiłem, bardzo chcieliśmy wygrać ten mecz. No i na szczęście w końcu wygraliśmy, aczkolwiek wiedzieliśmy, że to będzie bardzo trudny mecz. Pomimo tego, że drużyna z Radomska zajmuje przedostatnie miejsce, to dobrze wiedzieliśmy, że w tej rundzie spisują się bardzo dobrze i to było widać dzisiaj podczas dzisiejszego meczu. Mecz, można powiedzieć, ułożył się dla nas dobrze, ponieważ w 12 minucie rzut karny wykorzystany tym razem. Jednak powtórzyła się sytuacja również z poprzednich meczy, że po strzelonej bramce zaraz straciliśmy my bramkę i był wynik remisowy. Wielkie słowa uznania dla chłopców, ponieważ przystanie 2-1 dla drużyny gości, pokazali charakter, potrafili wyrównać, a w końcówce strzelić zwycięską bramkę, za co im bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że to pozytywnie wpłynie na nasze morale w drużynie. Dziękuję.